Proszę Państwa, kolejny druk numer 5. Pozwolą Państwo, że w związku z trwa Krzysztofa jeszcze nie ma. Prawdopodobnie to jest, a to nie ma większego znaczenia. Stroju do brzmienia wjazdu taksówek na ulicę Grodzką. Taksówek na ulicę Grodzką na odcinku pomiędzy ulicą Dostoczną a ulicą Świętego Jędzieja. Paragraf 2. Zasadnienie jest integralna część uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi z uczestnień podjęcia. Zasadnienie. Wnioskowana zmiana organizacji ludzi podyktowana jest palącą potrzebą mieszkańców, którzy mają obecnie znaczne trudności, zwłaszcza osoby poważnie chore lub niepełnosprawne z dotarciem do lekarza czy załatwienie innych ważnych spraw. Propozycja pozostała pozytywnie zaopiniowana przez przedstawiciela Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na posiedzeniu Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w dniu 14.11.2013 roku. W związku z tym wnioskujemy o wprowadzenie proponowanych zmian. Dziękuję. Z tym, co ja czytam. To nie jest autor już przynajmniej, to jest całe szczęście. Nie ma sensu. Proszę zobaczyć, panie Krzysztofie, czy... Ale interesujące, że to jest sprawa. Proszę Państwa. Zawsze kamienica zaraża. Tu jest przerwień. I zagraża, że ten zarząd uchwał. Proszę Państwa, koniec przerwy. Wznawiamy obrady. Jesteśmy przy druku numer 5. Czy te, jakie uwagi są do tego? Jestem tak nadmienny, specjalnie się czuję, o to czytam i mam nadzieję, że nie będzie do tego żadnych pytań. Nie będzie. Wniosek, znaczy jako poprawka. Zamienia się brzmienie paragrafu pierwszego na. Wnosi się umożliwienie wjazdu taksówek w dni robocze ulicą Grodzką na odcinku między ulicą Poselską a Świętego Jędzieja. I to tyle. Natomiast do samego... Mogę zadać pytanie do poprawki? Dlaczego w dniu robocze? Tak, tak było wnioskowane ustalone na spotkanie z dyrektorem zapory i mieszkań za nie może w niedzielę czy w sobotę. No wiem, ale no, tak, no przecież, tak zostało ustalone. No, ludzie nie są tylko niedysponowani robocze dni tygodnia, ale w weekend czy święta też mogą być niedysponowani. Ale jest duży ruch sobotę i niedzielę i dni robocze. Pan dyrektor Sapon komentował to w ten sposób, jak powiedziała pani Wyszyńska. Ze względu na... Tak, rozumiem. No niestety. Tak, żeby jaśniał. Czy pana, żeby komisja przygotowała na najbliższą sesję kolejną uchwałę, która będzie to rozszerzać? Dobrze, ale to... Ale musimy zrobić... Proszę Państwa, poprawka została przeczytana. Kto z Państwa jeszcze chce się wypowiedzieć w sprawie poprawki? Nie widzę. Chciałam powiedzieć, że byli na tym zebraniu mieszkańcy i się zgodzili na taki układ. Dobrze. Więc nie wróćmy czegoś ponad w pracy. Praktycznie. Ja nie w sprawie poprawki, to chciałem podać panią uwagę co do tego w ogóle całej uchwały. Jeżeli mogę, to teraz bym powiedział. To może najpierw poprawkę. Poprawkę, dobrze. Też Państwa jest za przyjęcie poprawki. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 19 za, przeciw 0, przyjmujących 0. Proszę Państwa, po wypowiedziach dyrektora Saponia i strażnika miejskiego, który był pan Paweł Dudziński, dopiero później zaskoczyłem, co oni powiedzieli. Bo poprzednia, następna uchwała, którą chcieliśmy podjąć, to była uchwała o karcie mieszkańca dla tych ludzi, którzy tam mieszkają na drodze.
ponieważ by pozwolono im przynajmniej podjechać na 15 minut między tym obszarze dojechać, że mogliby wyładować na przykład zakupy albo zabrać swojego starszego ojca, tam gdzie 8, bo byli mieszkańcy i mówili o mieszkańcach, którzy mieszkają po 80, mają po 80, po 90 lat. No więc, żeby mogli podjechać. No i wtedy pan dyrektor powiedział, że niestety on się na to nie zgodził i strażnik to potwierdził, ponieważ by nastąpiły po prostu różne nadużycia. No i wszyscy to przyjęli jako coś normalnego. Ja potem zaskoczyłem, że takie twierdzenie to świadczy o tym, że państwo nasze, czy w ogóle nasze miasto jest słabe. Jeżeli sobie nie potrafi, oni zamiast walczyć z tym, żeby ograniczyć przejście, żeby ograniczyć nadużywanie tej karty, to uważają, że zlikwidować wszystkich i do widzenia więcej innych ludzi nie obchodzi. Los mieszkańców, którzy są w trudnej sytuacji, ich nie obchodzi. No to jest postawienie sprawy na głowie i świadczy o ja wiem, niedojrzałości tych urzędników do dopełnienia swoich funkcji. Uważam, że z taką mentalnością powinniśmy walczyć, bo to już jest przerażające. No. Jeszcze mogę dodać, w zeszłym tygodniu mieliśmy takie spotkanie z gminą Straży Miejskiej w sprawie właśnie parkowania na terenie nawet 3-4 godziny. I wszyscy się zgadzają z naszym inspektorzy z gminy i Straż Miejska, że wprowadzenie strefy tej na cały rok jest bez sensu. To powinno obowiązywać od początku maja do końca września. Czy dzisiaj to akurat się tak zdarza, że cały czas po coś do urzędu i przejeżdżam w poprzek wprawdzie przez tę Grodzką, ale patrzę w jedną drugą stronę, to wiatr hula, proszę Państwa. Naprawdę jest pusta Rubica. Nie ma już tłumów ludzi, nie ma chodzących, więc ta strefa jest niepotrzebnie. W martwym. No myśmy to też poruszali i to, co pan Jakubowski mówił, uważam, że w następnych po prostu naszych posiedzeniach powinniśmy przygotować uchwałę odnośnie tego. To, że oni nie potrafią sobie dać rady z nadużyciami przy karcie mieszkańca, to nie znaczy, że musimy tego odpuszczać. To samo, to co pan przewodniczący mówił, też dyskutowaliśmy o tej możliwości, żeby tą strefę ograniczyć tylko do okresu, załóżmy, tego turystycznego. Proszę, pani tyle ja mam taką uwagę trochę z czarnego humoru i czarnego kabaretu. Być może po to jest ulica Grodzka pozbawiona samochodów i wiatr po niej hula, żeby lepiej się goniło tymi wznożami. Bezpieczniej dla nich jest. No właśnie. Nie obijają się o samochody. Zrobicie mi trochę. Bo te wszystkie decyzje, które podejmują władze, czy urzędnicy, czy tam powstają plany, one są wszystkie robione teoretycznie tak. Nikt się nie zastanawia nad tym, jak to wygląda w życiu rzeczywiście. Wymyśli sobie ktoś za biurkiem, że tramwaj będzie jechał tędy, a ludzie będą chodzili tędy. A okazuje się, że ludzie chodzą inną drogą, a tramwaj przydał się w innym miejscu. I podobnie jest z ulicą Polską. Zakaz wjazdu, dlatego że tak będzie ładnie, bo turyści będą chodzili tam z powrotem. A że mieszkańcy są skazani na to, żeby mieszkać w centrum, gdzie jest hałas, ruch, gdzie nie da się wyspać w nocy, gdzie nie da się bezpiecznie przejść, bo z nożami gonią i na każdym kroku można się natknąć na pijanych Angoli, którym się alkohol sprzedaje, pijanym sprzedaje się alkohol i tam Straży Miejskiej nie ma, żeby w tych lokalach egzekwowali zakaz sprzedaży osobom nietrzeźwym. Więc skazuje się mieszkańców, którzy, resztki mieszkańców, którzy są na terenie dzielnicy pierwszej, na Gehennę. Dziękuję bardzo. A może po to, żeby jeszcze dziękuję. Dziękuję pan Semczyk, pan Balcewicz, pani Wyszyńska. Proszę Państwa, to było już drugie spotkanie z mieszkańcami. Na pierwszym spotkaniu był pan dyrektor Sapoń, na tym spotkaniu był pan dyrektor Sapoń i był pan przedstawiciel Straży Miejskiej. Również zaprosiliśmy pana pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych, pana Gonsala. Z bardzo ważnych przyczyn niestety on nie mógł przybyć. Ale ja zapowiedziałem na tym spotkaniu, że to nie jest ostatnie spotkanie. Ten powiedzmy ten mały plus, który uzyskaliśmy wraz z mieszkańcami, a w zasadzie mieszkańcy to uzyskali, myśmy ich wspierali, to jest już jakby początek tego,
że myślę, w mojej ocenie uzyskamy jeszcze coś więcej z mieszkańcami. I zapowiedziałem na tym spotkaniu naszym ostatnim, że w grudniu nie będziemy zapraszali pana dyrektora ani Straży Miejskiej, ale w styczniu niech pan dyrektor się spodziewa kolejnego zaproszenia na kolejne posiedzenie Komisji Architektury i wtedy jeszcze raz będziemy ponawiali do pana pełnomocnika, pana Gonsala zaproszenie. Mam nadzieję, że wtedy w nowym roku pan pełnomocnik przyjdzie i będziemy, to co właśnie tutaj pan radny mówił, to będziemy rozmawiali o tej możliwości przedłużenia możliwości na konkretne miesiące, bo ten temat właśnie był zaczęty i pan dyrektor Stapoń wie, że tego tematu nie będziemy odpuszczali. Także ja serdecznie też wszystkich państwa zapraszam na to posiedzenie styczniowe, bo wtedy też państwo będą mogli swoje racje tutaj na tej sali powiedzieć wobec tych bardzo ważnych trzech urzędników. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan Bransewicz, pani Wyszowska, pan Proszę Państwa, ja to może w węższym gronie o tym mówiłem. Zmiana organizacji ruchu i wprowadzenie strefy na ulicy Grodzkiej jest jakby efektem tego, bo taka jest prawdziwa przyczyna tego, że po prostu nie umiano sobie poradzić z meleksiarzami, dzięki temu wyprowadzono meleksy. No ale to jest metoda, nie wiem, komuś się nie chce obcinać paznokci, no to woli uciąć całą nogę i wtedy problem jest definitywnie rozwiązany. I tutaj tak postąpiono, bo nie wiem, no prościej było czy łatwiej, nie licząc się właśnie z konsekwencjami takimi, że ludzie stają się niewolnikami samotnej wyspy, bo nagle żyją w środku pewnej enklawy, do której nie można, nie wiem, dojechać choćby nawet z zakupami, czy ja już nie mówię z lodówką, pralką, czy jakimkolwiek. Więc mówię o tym, żebyście Państwo mieli świadomość i w tej rozmowie, czy w tej dyskusji, no należy o tym powiedzieć, że po prostu no, nie można w ten sposób myśleć, w ten sposób zarządzać miastem, że po prostu jeden problem, z którym sobie, jak tutaj pan Wiesław powiedział, no miasto pokazuje, że w pewnych sytuacjach jest po prostu słabe czy bezradne, więc najlepiej po prostu zakazać wszystko wszystkim. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, byli mieszkańcy. Tych mieszkańców w sumie jest około 30 osób, więc to nie jest jakaś oszałamiająca liczba. Znane są numery rejestracyjne tych pojazdów, bo to jest określona grupa aut, to nie są jakieś. I proponowane były różne rozwiązania, i ze strony radnych, i ze strony mieszkańców. Po prostu nic nie wchodzi w rachubę. Nawet inwalidzi są wyjęci, chociaż mają konstytucyjne prawa, są wyjęci z tego, spod prawa, nie mogą wjechać na ulicę Grodzką i zaparkować. Ani do kościoła, ani do żadnej instytucji, ani właśnie ci starsi rodzice tych mieszkańców, których nie można zabrać do lekarza, nie można nic, bo nie można wjechać, podjechać pod bramę, tylko muszą wędrować przy ulicę, żeby wsiąść w samochód. Nawet taksówki właśnie, to jest wyłom tej całej sytuacji, bo nawet taksówki nie mogli zamówić pod dom, żeby taksówką jechać do lekarza. No, tyle na razie udało się uzyskać, ale rzeczywiście sytuacja jest beznadziejna. Bo w końcu to jest tak wąska grupa ludzi, że można by było zrobić to, co proponowałam, listę rejestracyjną aut. Straż Miejska by miała tą listę w garści, policja też, nie trzeba by było żadnych kar, żadnych cudów. I po prostu widzą rejestrację, wiadomo, że mieszkaniec i dają mu święty spokój, prawda? No i tyle. Proszę pan Rosja. Aut jest dokładnie 22, które takie jest doświadczenie mieszkańców. Kuriozum, znaczy w ogóle ta sprawa to jest jakiś skandal wielki, bo na przykład dorożki o dziwo mogą jeździć, ryksze mogą jeździć, więc nie wiem, mieszkańcy mogą się poruszać dorożkami i rykszami, jeżeli gdzieś to sobie przywieźć lodówkę, czy cokolwiek, czy jakieś sprawy. Natomiast kwestii sprostowania, ja no, nie odniosłem takiego wrażenia, że to, co powiedział pan Sapoń, to my jako komisja zgadzaliśmy się na to. Ja protestowałem przeciwko właśnie temu, co pan powiedział, że
nie można karać mieszkańców, i powiedziałem to jasno, że nie można karać mieszkańców za to, że ktoś inny nagina prawo. No oczywiście były tylko tam kiwania głową, no ale nic z tego mojego protestu nie wynikło. Natomiast no, nie było tak, że po prostu, że zgadzaliśmy się na to wszystko, co powiedział pan dyrektor Sato. Moim zdaniem jest jakiś malutki kroczek, który udało nam się wywalczyć i zrobić też dla naszych mieszkańców z ulicy Grodzkiej. Natomiast na pewno bardzo dobrym pomysłem był pomysł tego typu, żeby wprowadzić zasadę tylko czasowego wjechania, zatrzymania się na kilka minut i załatwienia jakiejś najpilniejszej sprawy, czyli doprowadzenie osoby do samochodu, odjechanie czy tam z jakimiś przedmiotami. I też ta karta mieszkańca. I ja zachęcam Państwa radnych, żebyśmy po prostu starali się wszyscy ze wszystkich naszych sił, żebyśmy się starali, żeby jednak przywrócić normalne, należne prawa tym mieszkańcom z ulicy Grodzkiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Gratuluję, że przystąpiliśmy do głosowania. Poprawka została przegłosowana, więc głosujemy teraz całą uchwałę. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 19 zł, 0.